Siema, z tej strony X-Freddy. Aktualnie znajdujemy się na moim serwerze, czyli na xdance.pl. Czyli znajdujemy się dzisiaj w pierwszy dzień TNT. Aktualnie jest, szanowni państwo, 200 osób, Elite trwa najlepsze. Oglądajcie do końca, ponieważ co jakiś czas wyskakują vouchery na rangi. Piszcie swoje niki w komentarzu, w jakiej gildii jesteście. A po prostu macie szansę, że wejdziecie na serwer i jakaś niespodziankę na was będzie czekała. Z racji tego, że tyle osób jest, to się zapytałem ekspertów. Kto ma dziś wbite? Zapytajmy się, kto ma dziś wbite. Jak widać, jest 200 osób, patrzcie to, co tu się dzieje. Jakaś gildia, witam, June i tak dalej. Zobaczymy, kto ma dziś wbite. Patrzcie, Edis jest najlepszy na serio, więc z każdego zapraszamy do BG Info. Witam, dobra. Do kogo mogę, albo nie, do kogo mogę TP na wbite? Zapytajmy się ekspertów, do kogo mogę wbite nagrywam. Nagrywam. Dajmy informację ekspertom, że nagrywam, tak? Dobra. Do nas TP Mazura. Stopimy się do Mazura stałego, oj. On tutaj ma, on jest tutaj przy przebicie, w jakimś sensie przy skłoniarkach swoich, tam gdzie sobie kopię. Ale Mazura niestety nie jest przy armacie jakiejkolwiek, dobra. To już robi zbiórkę przy przebicie, dobra. MSG Toggle sobie wyłączę, wiadomości, żeby nikt do mnie nie pisał, bo chciałbym się trafić po prostu do ludzi, którzy już się po prostu gromadzą, tak? Damit sobie gra elegancko. Dobra, TP, G, info, witam. Dobra, TP1 powitanie, TP1 powitanie, dobra. Oni już się tutaj biją. Chcą przebijać gildę Witam, gildę June, więc jak widać już tutaj dużo TNT poszło, mogą rzec, że zmarnowane. A jest dopiero 17.17, TNT zostaje włączona o 17.30. Ja się z wami widzę, jak tutaj już będzie tak zwana pełna pizda, tak? I pierwsza widzę na XDM-ce takie unikatowe, w ogóle gość ma, nie wiem, jakiś tembek na Blaze Impact'u, jakąś taką w ręce czaszkę i tak samo w główce jakieś takie, nie wiem, jakąś czapkę unikatową, jakiś Teodorczyk. Dajcie znać, może go kojarzycie. Ciekawe, skąd ma coś takiego. Za 10 minut włączamy. Jest już 17.20, jest 206 osób, więc zobaczymy, kto przygotuje największą wbitę na serwerze. I tak przede wszystkim wydaje mi się, że największe gratulacje należy się Gildii Akcja, ponieważ w nocy, po prostu z środy na czwartek, Gildia Akcja miała oszusta i jak widać nie poddają się, tylko grają sobie tutaj, odbudowują gildię, więc po prostu uścisk dłoni i uszanowanie dla lidera Gildii Akcja, czyli dla X do Kinelek, zrobiła to jeden gildia Witam w nocy, gdy po prostu każdy spał. Ukradli im po prostu wszystko TNT, zniszczyli gildię totalnie do zera i widzicie, jak to się prezentuje, że w ostatnie tutaj minuty budułem gildię, a zaraz po prostu zostaje TNT włączone. Ostatnie 20 sekund i włączamy TNT. Ja się jeszcze spytam, kto ma wbite. Kto ma wbite, szybko się pytamy. I gdzie jest zbiórka, bo chciałbym to widzieć, te ostatnie momenty przygotowawcze. Mazurasty może... O! Zobaczcie, tutaj się ludzi zgromadziło. Ja cię kręcę. Aż zrobię screena, szanowni państwo. Zobaczcie to. I mają wbite, to oni robią jakąś armatkę tradycyjną, jak widać. Już TNT działa, ciekawe są odwagi. Patrzcie to, można by, że te 250 osób dzień TNT. No chciałbym każdemu podziękować, że po prostu online się angażuje po prostu w społeczność XDM-ce, że tak to wszystko ładnie idzie. I ja myślę, że to jakoś lepiej pójdzie, że będą to jakoś na pełnej przebijać, ale na razie delikatnie. Dość przyjąć tepną, no chyba to przebicie. Napiszę im June, słaba armata. Jak sami, że słaba armata, może to się zrehabilitują, będą się wbijać, gdzie info, witam. Dobra, TP1 powitanie, może powitanie. Ale oni tutaj wolą dymać tą gildię akcja. Tutaj co po prostu sobie gildię po prostu wykorzystują. Napiszę, że June słaba armata. Napiszę, dawaj pełna pizda. Dawaj pełna pizda i zobaczymy. Napisali mi XD, co za łajdaki, może coś jeszcze dźwięki, żeby nie było zbyt głośno, dobra. Wstawiam sobie dźwięk na 3, o i lecą, patrzcie to. No i teraz to jest porządna firma. Patrzcie to, chwilę, moment i po prostu wbita i przebita z Maltixonem. Mnie najbardziej ciekawi, jak po prostu będzie wyglądała klepa przy sercu gildii. Je info, witam i jest aktualnie 11 online, mając sojusz.
z gildią Informa oraz Nord i ciekawe, czy po prostu oni byliby w stanie im pomóc. Tutaj też jakieś są nitki niepełne zrobione, więc nie wiem. Ty zobacz, jak to TNT leci, jak to chwila moment i jak oni tego nie zareagują, to chwila moment i po prostu będzie przebita po serca. Więc ja nie wiem, o, wbili się chyba, bo jest jakaś tu, ja nie wiem, myślałem, że jest bitka. Ty, oni sobie nawet tutaj przygotowali dół. Czy to jest myślałem, że to jest druga armata, a jednak nie. Włącz sobie GM1 i wyłączmy Vanisha, pokażmy im się tutaj podczas przebity. Ciekawe, czy będą po prostu podnieceni lekko, że im się pojawiłem. Tylko szkoda, że ta gildia Witam nie przychodzi tutaj się bronić jak na razie, tylko po prostu próbują atakować inną gildię. I widzimy się, jak ta sytuacja się jakoś bardziej rozwinie. O, napisali mi Elo, to pisze im siemano, siemano. Przebijałem jeszcze im z drugiej strony totalnie na pokoje. A tu jak widziałem, to jest naprawdę Tekken tak zwany, patrzcie, to emeraldy TNT. Tu coś jest, TNT, dwie skrzynki minimum TNT. Więc jak oni to przechwycą, to naprawdę będą gigant na plus na tej bicie. Zobaczmy, bo oni już zaraz tutaj będą, więc muszą delikatnie, no, ziomek sobie kopie. Takie info, witam. Że oni się nadal nie bronią, tutaj jakieś elki poleciały, że pokój zabili. A on nie może rzucać rzutaku na tym poziomie, bo jak widzicie, też TNT rzutak działa tylko i wyłącznie powyżej 50 poziomu, więc muszą teraz delikatnie strzelać. Ja w takim wypadku, jak na miejscu Kadixa, dałbym informację i bym postrzał high playówką, żeby jak najmniej po prostu zniszczyć, a zabrać lód po prostu, więc wydaje mi się, że coś takiego byłoby elegancko. Ja adaptuję się do przewodniczącego gildii Witam. Jak wiecie, oni też robią tutaj wbite. Oni zamiast bronić swoje gildii, to wolą się przebijać z gildią akcja, na której urządzili oszusta. A oni nawet nie mają całego zbudowanego jajka. A pewnie gildia Witam wtedy będzie podniecona, jakby ich przebiła. Moim zdaniem niehonorowe coś takiego, że po prostu robią oszusta. Jak widzicie, bitka tutaj jest dość duża. Ja zjadę sobie obiad. I teraz wtapnijmy się po prostu do drugiej gildii, nie drugiej gildii, tylko do Dates, do gildii June. Oni nadal nie ogarniają, że rzutaki nie działają na tej wysokości, tylko powyżej 50. Więc tutaj trochę ta bita już się rozwinęła. Teraz po prostu parę strzałów wystarczy, dosłownie nawet perełkami się wbijesz, macie serce. I zobaczymy, jak tutaj dalej będzie. I jest aktualnie 13 online. Ciekawe, bo już strzałem armatą, strażnik tutaj piszemy, oj, strażnik, no trochę jest tutaj, a ten też się zbudował z Gildiune, tą perłami nie umie wyjść, no i bajka. O kurczę, co oni zrobili za armata, to muszę ściszyć, czy oni strzałem na, nie no, myślałem, że na trzy armaty, ale jak na razie na dwie lecą, tutaj chyba ty, miałem rację, że na tyle armat lecą, ty, szanowni państwo, co tutaj się dzieje? Gildia Juna tutaj nie oszczędza. Jak to się mówi, na z frajerami nie mamy do czynienia, tak? Oni tutaj też wkładają TNT. Zaraz będzie desant. Czy widać trochę przyzna? Oj, bardzo, ten formator już czeka. Będzie atak na serce, nie? Jest aktualnie. Już wam wychodzimy z łącznie 256 osób. Tyle osób po prostu na TNT, więc elegancko. Ludzie mi tutaj piszą, X-Ready napraw rzucaki, a rzucaki działają tylko i wyłącznie powyżej 50 poziomu, ponieważ by takie jajko by się bardzo po prostu szybko niszczyło. I już się tutaj wbijałem do przebity. Ziomek sobie tutaj próbował uciec w górę formata. I ludzie dobrze robią, że czekają w sumie, bo Yune wbijają tutaj, a Octan za chwilę się będzie mógł po prostu dobrać. Ciul tego nie przemyślał, że może im po prostu od dołu przez te gatey strzelać z tego. Ty, ktoś moją gildię przebił. Ty, ale robią desant z tymi perłami, jak widzicie. Zaraz oni, no, nie będę ukrywał, nie będą w najlepszej tej sytuacji, gildia Witam. Ale w sumie i dobrze, to takie może fajerskie zachowanie. Karma zawsze wraca. Nawet byłbym za tym, żeby po prostu ich przebili z czterech stron, za tego oszusta na gildii akcja, tak. W dzień TNT cały kubek zgrifować i nie wiem, to po prostu psucie gry, tak moim zdaniem. I takie nie wiem, niefajne. Możecie dać w komentarzu, co o tym sądzicie. Szanowni państwo, na dnie zauważyłem, a oni już tutaj atakują serce. Ty, lejem jakieś, witam, Octan Deada. O, Helmi Gumpad nie wyrobił, pięknie.
aż zwiększam sobie dźwięki. Dobra, ustałem na 100%, tak? Elki. Dobra, witam, przegrywa i tepnął się 13 koks. Ale oni wtedy mają szans, no to na powiedzieć. No. Wystarczy te, ale tylko błędy w sumie przeszkadzają tylko, bo patrzcie. Tylko błędy wpadniesz, wiem jeden, to nadal możesz niszczyć jajko, nie? Ciszę sobie te dźwięki. W sumie moim zdaniem trochę słabe to jest. To tylko przeszkadza, dobra. 180 HP. Dobra, Hitle. Ja przygotuję L dla Witam. Przygotuję Elka dla Witam. Dobra, jak będzie miało 25 HP, to wysyłam tą wiadomość. Dobra, L dla Witam. Patrzcie to, szanowni państwo. Ale się posypały Elki. Ja cię kręcę. Jak to jest chyba większa przebita niż jak zawsze Empik robiło, tak szczerze. Taka zgrana ekipa ze strony gildii June. G-info, June, zobaczcie ile gra. Jest to gildia 79-osobowa. Jest online 30 osób. I dajcie znać w komentarzu, jak wam się spodobała taka relacja z TNT. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.